Szanowni Państwo, mieszkańcy Sandomierza, powiatu sandomierskiego, licznie zgromadzeni dziś tu w tym wyjątkowym miejscu, turyści, witamy Was serdecznie. Obchodzimy dziś bardzo ważny dzień w historii naszej ojczyzny. 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji pierwszej w Europie, drugiej na świecie. Niezwykle ważnego dokumentu w historii naszego kraju, niezwykle upragnionego. Wspomnę, że 233 lata temu Polska w tamtym okresie była pod zaborami. Niezwykłe pragnienie wolności sprawiło to, iż może i po części w formie spisku, bo wtedy obradował Sejm czteroletni, posłowie byli na urlopach, był to okres świąt. I dzięki wspaniałym twórcom tej konstytucji, król August Poniatowski, Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, to dzięki nim zrodził się pomysł. Pracowali nad tym kilka miesięcy wcześniej, aby powstał dokument, który będzie konstytucją. Niezwykle ważny. To dzięki temu, że zebrał się wtedy Sejm czteroletni, uchwalono tą konstytucję, która była niezwykle ważnym dokumentem na mapy Europy. Na mapach Europy pojawiła się Rzeczypospolita Polska, która zastąpiła Rzeczypospolitą obojga narodów. Wprowadzono tutaj podział władzy i zręby demokratyczne, które sprawiały tą konstytucję niezwykle nowoczesną, która mogła i była dla wszystkich Polaków wielkim zapaleniem serc na kolejne ponad 125 lat. Pomimo tego, że przetrwała ona tylko rok i kilka miesięcy, bo niestety wtedy i magnateria, i spiskowcy, i nasi zaborcy, a tu głównie Imperium Rosyjskie, doprowadziło do tego, że w wyniku Konfederacji Targowickiej ta konstytucja przestała istnieć. Przestała istnieć tylko jako dokument, ale rozpalając w sercach naszych przodków wielkie pragnienie patriotyzmu trwała nadal, ponieważ co roku podczas obchodów jej rocznicy powstawały manifesty i to żyło w kolejnych pokoleniach naszych Polaków. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Cześć i pamięci! Ten szczególny dokument był dziełem wybitnych umysłów doby oświecenia. Ludzi, którym leżało na sercu dobro ojczyzny. Konstytucja 3 maja przyniosła nam prestiż w Europie, będąc pierwszym na kontynencie aktem prawnym tej miary.
z nowoczesnych rozwiązań zawartych w tym dokumencie korzystały w późniejszych czasach inne państwa. Odnosili się do nich i odnoszą współcześnie ustawodawcy, teoretycy prawa i konstytucjonaliści. Ten istotny państwowy akt legislacyjny sprzed ponad 200 lat stworzył podwaliny współczesnej demokracji. Jako naród musieliśmy przejść długą drogę do prawdziwej wolności, suwerenności i nowego systemu funkcjonowania naszego państwa, który przyniósł rok 1989. Jednak droga ta, usłana wybojami, zakrętami i uskokami, nauczyła nasz naród, że demokracja to wielki przywilej.